mamy projekt uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek w Starym Pomyślu. Ja tylko przypomnę, przystąpienie do sporządzania tego planu nastąpiło już w tej konwencji miejskiej. Jest to teren ponad 7-hektarowy położony w Starym Pomyślu, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej. Generalnie plan zakłada tam wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, dróg publicznych oraz trafostacji i niezbędnych urządzeń melioracyjnych. W zasadzie projektuje się tam zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nie przewiduje się tam jakichś większych obiektów czy zabudowy wielorodzinnej. Budynki dwukondygnacyjne do 10 metrów wysokości. Także sprawa była przekładana na komisji budżetowej, która została zdefiniowana pozytywnie. Ja tylko wspomnę i tutaj zwrócę Państwa uwagę, iż ustalono i zaproponowano, żeby ustalić 30% stawkę tzw. opłaty planistycznej, czyli opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wywołanego ustalonymi planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli mogę służyć jakimi wyjaśnieniami, oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Rzeczywiście bym prosił o uściślenie, bo będąc na komisji nie zapytałem się, tutaj w dolnym rogu jest właśnie oznaczone czerwoną taką jakby chorągiewkami powieszonymi. Czy po to jest strefa jakaś gazowa? Tak, proszę Państwa, ponieważ gmina Nowy Tomyśl, jak wiadomo, na gazie stoi, może niekoniecznie gazem stoi, ale na gazie stoi. To są granice tak zwanego obszaru górniczego Paproć. No, na terenie gminy w dokumentach zostały wyznaczone obszary górnicze, czyli obszary, w których można eksploatować gaz ziemny. I to właśnie, co Państwo tutaj macie, to jest fragment tego terenu, który znajduje się jakby w granicach tego obszaru górniczego. Zdarza się Pan, to jest alarm. Panowie burmistrzowie, szanowni goście. Mój niepokój w tej całej planie przestrzennym, mój niepokój w tym całym planie przestrzennym, to mój niepokój i mieszkańców sołectwa Stary Tomyśl jest taki. Budować, oczywiście. Budować osiedle, ale najpierw, proszę Państwa, od wieków trzeba zakończyć zalewanie wsi Stary Tomyśl powoli czasem. Bo ta woda idzie w kierunku tamtych działań. Ja tu przeanalizowałem teraz chwileczkę ten plan przestrzenny. Pisze się, że wody odprowadzić do rodów, proszę Państwa. Merytorycznie to tak. Tu na tym pisie to tak. Ale najdzisiejszy to pan komendant straży wysłał ile? 10 następów, żeby się pokrywać do Stary Tomyśl? Jakie to koszty? Coś niemożliwego, proszę Państwa, my się topimy. My już pływamy na łódkach. Co 3 lata pływamy na łódkach. I tu postanowienie budynku się pisze tu w tych dokumentach 50 cm od poziomu gruntu, proszę Państwa. No to też merytorycznie. A dalej co? Gdzie woda? Jest moja prośba serdeczna, żeby wreszcie zająć się zalewaniem Starego Tomyśla. Budową oczywiście tak. Nawet wszystkie te, które robią spływanie do Starego Tomyśla, są posadowione pod włos. One idą wyżej i ta woda nie spływa. My się topimy. Całe domki tam, co zostało to pobudowane, wszystko się topi, proszę Państwa. Także budowę trzeba zacząć od początku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, no, to, że w Starym Tomyślu są problemy z odbiorem odpadowym, wiadomo, nie od wczoraj. Stąd też no, był to problem odprowadzenia wód odpadowych i generalnie rowów generacyjnych na tym terenie. Był to przedmiot no, dosyć burzliwej dyskusji na tutaj samorząd gminny, a właściciel terenu jest akurat w powiatu rotomyskim. Zresztą, gdyby nie te rozmowy, to tak naprawdę ten plan można byłoby już na pewnie próbować wprowadzić gdzieś wiosną. Z uwagi na to, że te rozmowy się przedłużały i powiedzmy, no, w kilku
przyjęliśmy wspólnego stanowiska, no to sprawa się dosyć mocno przeciągnęła. Starostwo powiatowe ma operat wodnoprawny na przebudowę ciągów melioracyjnych, również obejmujący ten teren tutaj, który jest tym projektowanym planem. Tam, jak Państwo widzicie, jest wzdłuż wschodniej granicy, jest istniejący rów melioracyjny, który ma być zresztą pogłębiony, poprawiony. Generalnie sieć tych rowów, które opasają ten teren, ma być wykonana niejako od nowa, które mają być wyczyszczone i poprawione. Natomiast my jeszcze wprowadziliśmy do tekstu planu zapisy dotyczące jakby tą gospodarkę wodoopadową, która spadnie na ten teren bezpośrednio, nie tylko dopłynie powiedzmy spoza terenu, ale również to, co opadnie bezpośrednio na ten teren, i wyratowaliśmy sobie możliwość odprowadzania nawet ciągami otwartych grobów wzdłuż dróg publicznych. Natomiast, proszę Państwa, no, w tym jednym planie nie rozwiążemy wszystkich problemów, jakie z wodami opadowymi są w Starym Pomyślu. Pragnę tylko Państwu zwrócić uwagę, że ten plan był dwukrotnie praktycznie opiniowany przez instytucje związane z melioracjami i również ta wersja, którą Państwo macie tutaj przed sobą, została zaopiniowana pozytywnie. Zresztą między innymi właśnie z uwagi na sprawy gospodarki wodami opadowymi ten plan był ponownie opiniowany, ponieważ na pewno wykonaliśmy i uznaliśmy, że należy to jeszcze raz konsultować. W projektowaniu planu brał udział meliorant. No, proszę Państwa, wydaje mi się, że na tym etapie no, uczyniliśmy wszystko, co było w naszej mocy, ażeby te sprawy melioracyjne odpowiednio rozwiązać. Natomiast to, o czym mówił Pan Sołtys, wydaje się, że wymaga spojrzenia generalnie na całość sieci melioracyjnej w rejonie Starego Pomyśla. Nie tylko przez pryzmat pojedynczej działki, ale generalnie tego wszystkiego, co tam jest. Dziękuję.